Dzień dobry się z Państwem. Jest strasznie wcześnie rano, ale już jestem ogarnięty, bo dzisiaj przyjeżdża do nas pan, który będzie montował lustro. Więc umyłem się i teraz będę ściągał te wszystkie przylepce, co mamy. I będę mył ścianę. Po prostu płynem do mycia szyb, żeby ją odtłuścić przed montażem, przed klejeniem lustra. Także to jest ostatni raz, kiedy tutaj jeszcze nie ma lustra, super, nie? No, dzisiaj się będzie trochę działo w ciągu dnia. A Kasia nie poszła do biura, więc da radę to ogarnąć. Przyjeżdża do nas dzisiaj pan Rafał, czyli nasz super ekstra stolarz. Przyjeżdża dokonać sobie pomiarów. To, co żeśmy nakreślili i widzieli, możecie zobaczyć to tu, czyli ten sam projekt. To jedno, natomiast ja nie wezmę za to odpowiedzialność, czy to jest super ekstra i wszystko będzie spasowane i tak dalej. Więc przyjeżdża do nas ze Śląska pan Rafał. Pomierzy to wszystko, także pewnie w weekend albo w poniedziałek puści zamówienie do produkcji frontów ekstra, nie? Ogarnięty. Nie widać za bardzo różnicy. Ale jeszcze były tam takie jakby smugi, fuga jeszcze troszeczkę wychodzi, nie? Od czasu wykończenia. No dobra. Wstawię jeszcze sobie pranko, bo mam kryzys skarpetkowy, zaraz mi się skończą. I lecę do pracy. No słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Jest ekstra, jeszcze tutaj żarówki brakuje. Cały czas nie zamówiłem, dzisiaj to zrobię. Ale zobaczcie, mamy w końcu lustro w łazience. Jest takie pytkę duże. Panowie to całkiem szybko zrobili. Ja nie wiem, nie widziałem, bo Kasia tutaj ich ogarniała. Ja miałem już spotkanie w pracy. Na razie lustro wisi sobie, jest już przyklejone, ale ma takie tu podpórkę, ma na umywalce i tu przy toalecie też ma taką podpórkę, to ma stać 2 dni, ale wygląda kozacko. O, tu jest Kasia. Kasia, co powiesz o panach? Szybko to przykleili? Szybko, sprawnie i na temat, szczerze mówiąc, nawet nie zdążyłam się kapnąć, kiedy oni to poczynili. Bardzo, bardzo szybko poszło. Wymierzyli sobie tylko, na jakiej wysokości ma tu wisieć. Chciałam, żeby przykryło mi to tą jakby fugę, tą dolną. Więc tak zostało powieszone, wisi po 10 cm od rogów ścian. Czyli co, pół godziny roboty, całość 7 stówek. 720 zł dokładnie kosztowało tę lustro. No, i macie całe takie. Ciekawe, jaki to jest wymiar, to jest 90x146. Gitara, nie? Ekstra, naprawdę jaram się totalnie, bo słuchajcie, przy tym jednym słupku wieczorem było nam już z Andrzejem ciężko. Ja coś chciałam, on coś chciał. Zrobiłaś teraz taka duża ta łazienka. No, ogromna jest teraz ta łazienka, no nie? Super. No, z rzeczy, które już ostatniej rzeczy, której brakuje w łazience, to jest ta szafka tu. Ale słuchajcie, dzisiaj był u nas Rafał Mazur, czyli nasz stolarz. I wymierzył też i zrobi Katarzynce półeczkę tutaj. U nas dziś dzień takiego ogarniania rzeczy domowych, słuchajcie. Była akcja lustro, była akcja meble, bo był Rafał i mierzył wszystko. Będziemy zlecać już front na produkcję, że tak powiem. A teraz ta mniej przyjemna część tego dnia. Nie no, fajna, będzie. A czy będzie fajnie? Popcorn, chipsy i tak dalej. Idziemy gnębić naszego zarządcę, który jest niekompetentny. Nasze pierwsze zebranie, także damy mu popalić. No, w sensie, no nie będę was zabierać ze sobą. Ale oj, bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na tym spotkaniu. Naprawdę, bardzo. Także już nie przedłużam, tylko idę, bo nie mogę się doczekać. The next day. Jak widzicie, nastąpiło tu niezłe przemeblowanie. Mamy już sobotkę, czyli za chwilę przed nami montaż klimatyzacji. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego mamy tak ostreczowane okna, wynika to z tego, że mamy już nasze plisy od tej strony. Będzie je widać, pokażę je wam potem w całej okazałości już po montażu klimy, żeby był taki, wiecie, ładny efekt po. Natomiast no teraz musieliśmy je zabezpieczyć, bo można było je ściągnąć, natomiast my nie chcieliśmy ich zdejmować z tych zaczepów i stwierdziliśmy, że lepiej będzie jak je osterczujemy. To nam właśnie doradził pan, który nam te plisy wczoraj montował. Wiecie, je można przecierać z kurzu delikatnie, jak najbardziej. No ale tutaj będziemy wiercić w ścianie, będzie trochę leciało tego pyłu, nie chciałabym, żeby one się zabrudziły jakoś mocno.
Dlatego z Andrzejkiem je ostreczowaliśmy, zrobiliśmy tutaj dojście dla panów, żeby mogli sobie swobodnie pracować i no i co? Czekamy, ale wy efekt zobaczycie już za chwilę. Czarek już przyjechał, ja akurat brałam prysznic, więc nie jestem pewna, co tu się teraz wydarza, bo chłopaków nie ma w mieszkaniu, poszli po coś do garażu, ale zobaczcie, jakie to jest bydle. Bardzo duże to jest, jestem w szoku po prostu. Ktoś jedzie na motocyklu. W szoku jestem, jakie to jest wielkie. No ogromne. Tutaj jak już widzicie rozłożone kartony, drabinka. Pewnie teraz panowie poszli po jednostkę, która zawiśnie tutaj. Fajnie, fajnie. Ciekawe, ile to potrwa. Jest, słuchajcie, godzina 9:40, więc powiedzmy, że zaczynamy. Dam wam znać, o której skończyliśmy. Słuchajcie, jest 12:30 i montaż trwa, ale to dlatego, że my się z Czarkiem znamy i nie pozwalamy mu pracować, bo co chwila o czymś rozmawiamy. Więc jakby co, podejrzewam, że taki montaż w normalnych warunkach trwa krócej, ale no u nas jest tak, jest po prostu. Aczkolwiek słuchajcie, miało być tak, już wam to powiem, bo już możemy, skoro już jest montaż, że Andrzej chciał, żeby ta jednostka, ta kobyła, wisiała o tu, po tej stronie, na tym stelażu, żeby nam nie zajmowała balkonu, a ja miałam takie schizy, że to spadnie i kogoś zabije. Wcale nie jakby co, jakby jednostki się wiesza i jest to normalne, no ale ja mam... No ja jestem po prostu sraluk i nie chciałam, żeby tak było. Potem, Andrzeju, co było potem? Przyjechał pan od Please i powiedział, że jak ktoś mu montował, wiercił tę jednostkę do tarasu, bo on akurat na parterze mieszkał, no to nie miał ich izolacji poziomej i mu tarasem woda ściekła do domu, nie? Tak. Bo nie było zaizolowane. No i Kasia już była, no dobra, to jednak w takim razie może tak, nie? W sensie, żeby jednak powiesić. No, a teraz tak Czarek przyszedł, patrzy. Wszyscy mają zamontowane to od środka, nie od zewnątrz, żeby nikt się do nas nie przyzrał. No. No i możliwe, że będzie jednak stała tutaj. I to nie jest wcale powiedziane, że ona musi być wwiercona. Są takie specjalne nóżki, na których się to stawia. I wtedy Czarek po to właśnie poszedł. I wtedy ona nie musi być wcale przywiercana, więc nie ma takiego strachu, że tutaj, wiecie, coś tam będzie potem podciekało. No ale taki stolik się z tego zrobił, no, taki taboret, nie? Postawi się kwiatki. Kwiatki. Ja osobiście wolę mieć to brzydactwo na balkonie dla mojego komfortu psychicznego. Andrzej wolałby, żeby to brzydactwo wisiało po tamtej stronie, żeby balkon był w całości użyteczny. Zobaczymy, co zaraz wymyśli Czarek. Jak będą wyglądały te nóżki. Już wam mogę zajawić. Tutaj wisi nasza jednostka, a więcej o niej później opowie wam ten oto przystojny pan. Tak? Ja się na tym nie znam. Może Czarek więcej by powiedział. Jest godzina, słuchajcie, 14:30. Czarka już nie ma. Wyszedł dosłownie chwilę temu. Trochę mu się zeszło, bo jeszcze oglądał z nami mecz. Polska-Szwajcaria, jeżeli chodzi o... W tenisa oczywiście. Polska reprezentowała Iga Świątek. No i mamy to. Mamy już trzeci punkt, także finał w Sewilli. Czeka na nas. Mniejsza o to. Wyłączę może sobie dźwięk w telewizorze, żeby nie przeszkadzał nam, a już wam tylko powiem tak na szybko, że klima już wisi i faktycznie jednak stoi i żeby nie było problemu z tym, że się ją mocuje do, no wiecie, do naszej podłogi na balkonie, żeby jej nie uszkodzić, to stoi sobie na takich specjalnych nóżkach. Ten balkon, on ma taki lekki spadek, wiecie, żeby woda z niego spadała, więc odpowiednio jest ta jednostka wypoziomowana. Tutaj wężyk jest zostawiony większy, gdybyśmy się jeszcze jednak namyślili i stwierdzili, że chcemy ją przewiesić. Chociaż myślę, że tak naprawdę już nic takiego się nie wydarzy. Tutaj sobie ta jednostka wisi, jak widzicie jest to... LG. Jaki to dokładnie model, to opowie wam Andrzej. Tutaj nam jeszcze Czarek powiedział, żebyśmy sobie zdjęli te naklejki, bo po co? Po prostu brzydko to wygląda. Więc pościągamy. Tutaj jest pilocik. Natomiast już Andrzej to sprawdzał. Piloty do klimatyzacji są trochę nieintuicyjne. Całe szczęście LG dosterowana swoimi urządzeniami. Ma aplikację, także klimatyzacją będzie można sterować z telefonu albo z telewizora, bo tak się składa, że telewizor mamy też od LG.
Także, no tak. Tak. Jest godzina 14.30, tak jak wspomniałam, i nie wiem, czy Andrzejek wam dogra tą klimatyzację już teraz, czy może dopiero jutro rano, dlatego że musimy jechać do IKEA. A, no i właśnie, kolejna rzecz, którą już teraz widać, to są te plisy. Powiem wam, że one oczywiście spełniają swoje zadania. O tej godzinie, tak jakby w normalnych warunkach, w telewizorze już nic nie widać. Tutaj widać wszystko bardzo dobrze. Także naprawdę ekstra fajnie, bo one tak jeżdżą, wiecie, góra, dół. Może wam zaprezentuję, chociaż jedną ręką będzie ciężko, ale Andrzej wrócił, poczekajcie. No, a jeśli chodzi o plisy, to na dole i na górze mają zatrzaski. No i wiadomo, można sobie ustawić, jak se tam człowiek chce. Po środku, tylko na dole, jak komu tam wygodnie, nie? Tak. No i te same plisy mamy dosłownie w całym mieszkaniu. Tutaj są chyba zwinięte, o ta na dole jest rozwinięta, więc mogę wam ją pokazać. No wszędzie są takie samiuteńkie i powiem wam, że bardzo ładnie korespondują z naszym kolorem ścian. Fajnie się to zgrywa, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Andrzeju, czy jesteś w stanie coś powiedzieć naszym widzom więcej o tej klimatyzacji teraz, czy wolisz się przygotować i wrócimy do tego? Możemy później coś powiedzieć. Możemy powiedzieć tak, że to jest model LG Deluxe. Wcześniej nam Czarek zaproponował Mitsubishi, tu wam podam ten model. To ona była za 500 brutto. Wybraliśmy sobie LG-ka za jakieś 4 chyba już plus podatek, no to coś mniej więcej za 4000, nie? To jest model LG Deluxe z UV, takim oczyszczaniem UV, czyli mamy lampkę UV, która tam te bakterie, wirusy naparza, i do tego ma jeszcze jonizator, czyli też usuwa tam jakieś alergeny, lepsze takie dla alergików, nie? Czyli dla nas. I w porównaniu do tego LG-ka standarda, to Czarek mówił, że jest głośniejszy. W sensie standard jest głośniejszy, a ta jest cichutka. Standard jest głośniejszy i są ciche. Ogólnie mówił, że LG-ki są dosyć ciche. Szczególnie w trybie chłodzenia. Agregat może być słyszalny, jak się włączy w trybie grzania. No i wygląda to bardzo fajnie. Mamy już spiętą aplikację w telefonie, mamy spiętą aplikację z telewizorem. Także można sobie włączyć tę klimę, jak się wraca do domku, żeby było już lepsze powietrze. Że jak teraz będziemy wychodzić na tury po sklepach, to wyłączymy. Przed powrotem sobie można włączyć i spoko. No i z fajnych rzeczy jeszcze na tej aplikacji widać dokładne zużycie prądu, także możemy sobie to wszystko ładnie monitorować i widzieć, ile to pochłania prądu. No i fajnie, ten front jest szklany. Tak, tutaj on się, bardzo ładnie jest wygląda. Cały plastikowy, a tutaj jest front szklany, ładnie to wygląda, fajnie dolega do ściany. No tak. Kozacko! No dzisiejszy on też, słuchajcie, był taki trochę dłuższy, ale Czarek po prostu do nas przyjechał, wiecie, my się znamy, nam zależało na czasie. Normalnie na taki montaż przyjeżdża do was Czarek i jeszcze któryś z jego pracowników. Kontakt do Czarka oczywiście wam zostawimy w opisie pod filmem. Polecamy. Robią duże rzeczy, nie tylko takie małe. Robią też takie wentylacje, też takie. No na przykład nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taki fitnessiarski, a w zasadzie taki bardziej boksingowy klub w Warszawie, Copacabana. Tam wszystkie te klimatyzatory, całe te przyłącza i tak dalej właśnie robił też Czarek, także projektów podejmuje się różnych, większych, mniejszych. Wszystko jest, słuchajcie, do dogadania. Czarek jest świetny, bardzo mu dzisiaj przeszkadzaliśmy w pracy, ale to wynika z tego, że no troszeczkę się znamy, a w zasadzie panowie się znają, bo ja tak mniej, ale no mieli okazję sobie trochę też, wiecie, po prostu pogadać. W każdym razie Czarek stwierdził, że no jakby Mitsubishi jest takim, takim top, jeżeli chodzi o klimatyzację, natomiast LG jest świetne, no i przede wszystkim nie jest to przerost formy nad treścią, więc w przypadku naszego mieszkania, metrażu i tak dalej, to LG to był bardzo dobry wybór. A Andrzej, a chcesz powiedzieć, jaką moc ma nasza jednostka? 3,5 kW agregat ma. Ogólnie, jeśli pytam też Czarka, co schodzi najczęściej u klientów, to głównie montuje Mitsubishi, tego ma najwięcej. No, nawet nasz pan od PiS mówił, że to jest jakby król wśród tych jednostek, jeśli chodzi o jakość. LG-ków też ma sporo, on sam u siebie w domu ma segment i akurat nie ma klimatyzacji, nad czym ubolewa, ale ma pompę ciepła i ma pompę ciepła LG-ka od 3 lat, nic się z tym nie dzieje,
No także jeśli sam monter ma te firmy, to wydaje mi się, że nie jest źle. Tak, i rozważaliśmy, słuchajcie, jednostka wisi tu, była rozważona, żeby wisiała tam. W tym momencie teraz jak tu wisi, będzie w stanie raczej schłodzić większą część mieszkania, bo tak jak zobaczycie, ona będzie dmuchała sobie w tą stronę, czyli i do kuchni, i na korytarz, więc po otworzeniu drzwi to powietrze powinno nam się rozejść. Ostatnio szef Andrzeja pytał, dlaczego jedna jednostka, a nie dwie. Takie rozwiązanie z czarkiem też omawialiśmy, natomiast doszliśmy wszyscy do wniosku, że przy tym metrażu, który mamy u siebie w mieszkaniu, czyli 60 metrów, jest to po prostu przerost formy nad treścią. No i pytaliśmy też znajomych, którzy mają podobne metraże i też mówili, że mają gdzieś tam jedną jednostkę centralnie, czy to w korytarzu, czy nad drzwiami wejściowymi. No i mówią, że to po prostu dłużej, no ale sobie schłodzi to mieszkanie. No tutaj nie mamy dużej powierzchni, jest 50 metrów. Tak, a wiecie, a do robienia instalacji, do kupienia kolejnej jednostki, no to są wszystko po prostu, koszty się mnożą. Także wybraliśmy taki złoty środek, taki, żeby było komfortowo, ale nie za drogo jednak. Super. Mi się mega podoba. W ogóle jest teraz taki efekt, bo mamy lustro, mamy te plisy, mamy te klimy, to jest coś, co od razu widać. W sensie to nie jest tak, że czekasz coś na coś i to się pojawia, nie wiem, za miesiąc, jak nie wiem. Tak jak meble. Tak jak czekamy na meble. No, no fajnie, fajnie. No ale dobra, to tyle, jeżeli chodzi o update'y mieszkaniowe i wydaje mi się, że na tym ten film można zakończyć, także bardzo Wam za niego dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, bo takich kwestii technicznych w sumie a propos tej klimatyzacji nie poruszyliśmy zbyt wiele, no ale wiecie, też nie jesteśmy specjalistami. To najlepiej do Czarka. Czarek tak. Wszystko Wam powie, doradzi jednostkę i powie, ile to kosztuje. O, i mogę Wam powiedzieć, że gdybyście próbowali robić research samemu, to mam wrażenie, że klimatyzacja to jest taki jakby taki rynek, który jest nastawiony na to, że jednak nie klient szuka jednostki, a dla klienta szuka jej instalator. Bardzo ciężko jest w internecie znaleźć informacje, specyfikacje tych jednostek. Także nie traćcie czasu, idźcie po prostu do specjalisty, który Wam to zamówi, zamontuje i przy okazji podpowie, co takiego wybrać. Tak, idźcie do Czarka. Pamiętajcie też, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarze. Liczymy na Was, nie? Subskrypcje. Dziękujemy Wam bardzo. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!